Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj sobie powiemy troszkę więcej o tym, co działo się w miniony weekend. Na sam początek chciałem zacząć od zawodów najwyższej rangi, czyli od zawodów Pucharu Świata w downhillu, bo tym razem była tylko edycja, w której ścigali się zawodnicy właśnie na konkurencji downhill. No i w austriackim Leogangu najlepsza była Rachel Atherton, a wśród mężczyzn Amarie Perron. I warto sobie tutaj dodać, że na 33. miejscu w elicie mężczyzn był sklasyfikowany Sławek Łukasik. Wczoraj także zakończył się jeden z takich najbardziej znanych sprawdzianów przed Tour de France, chociaż teraz ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do Tour de France będzie troszeczkę później. I ta przerwa między wyścigiem Dauphiné a właśnie startem Wielkiej Pętli jest troszeczkę większa, ale mimo to no, mamy jakieś tam rozeznania, jeśli chodzi o formę zawodników. No i w tym roku wyścig dookoła Delfinatu wygrał Geraint Thomas i na drugim miejscu był Adam Yates. Fajnie na początku wyścigu zaprezentował się Michał Kwiatkowski, później pracował na rzecz teamu. No i myślę, że można jakoś tam z optymizmem patrzeć na formę Michała, jeśli chodzi właśnie o wyścig Tour de France. No może nie tam jakaś generalka, ale na jakichś etapach na pewno będzie widoczny w czołówce. No i na sam koniec zostawiamy sobie wyścig w Polsce, bo tak jak zapowiadałem przed weekendem, miała miejsce kolejna edycja wyścigu Górale na Start w Wałbrzychu. No i tam rywalizację zwyciężyła Kasia Solus-Miśkowicz wśród kobiet, a wśród mężczyzn po raz trzeci z rzędu wygrał Bartłomiej Wawak z Cross Racing Teamu. To tyle jeśli chodzi o sportowe podsumowanie weekendu kolarskiego na świecie i w Polsce. No ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są wszystkie imprezy, bo było ich dużo, dużo więcej. Jeśli jesteście ciekawi wyników, to oczywiście odsyłam Was do nas na stronę internetową. No i tam zobaczycie sobie komplet najważniejszych wyników z weekendu. A tymczasem się żegnam i widzimy się oczywiście w środę. Do zobaczenia, na razie. Cześć!